Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Cały kraj żył imprezą, jaka odbyła się w miniony weekend, a mianowicie rajd Polski zaliczany do 7 rundy rajdowych mistrzostw świata. Na pięknych mazurskich szutrowych trasach światowa czołówka zespołów rajdowych miała do przejechania ponad 300 km odcinków specjalnych. Przez tak mocne zainteresowanie Polaków i nie tylko, organizatorzy nie mogli sobie poradzić z ilością kibiców na odcinkach specjalnych. Przykładem tego został odwołany 14 odcinek specjalny Mazury, gdyż kibice stali za blisko odcinka i było to zagrożenie dla załóg i kibiców. Zawodnicy od razu pojechali alternatywą na następne OS-y. Impreza była trzydniowa. Pierwszego dnia klasycznie mieliśmy możliwość oglądać załogi na torze w Mikołajkach. Drugi dzień już był większym zmaganiem dla zespołów, ponieważ organizator nie dał możliwości zjechania załogą na serwis, co wiązało się z wyzwaniem, gdyż mieli do przejechania ponad 150 km odcinków specjalnych, co mogliśmy zobaczyć po oponach załóg, jak z szutrowych grubych opon stawały się z odcinka na odcinek slickami. Trzeci dzień już był łagodniejszy dla zespołów, gdyż mieli możliwość zjechania podwójnie na serwis. A co na odcinkach? Działo się i to sporo. Niesamowitą jazdę oczywiście pokazał lider mistrzostw, czyli Sebastian Użyl. Jechał bardzo szybko i technicznie. Ale były zaskoczenia, jak Ott Tanak, Estończyk, wykazał się niezwykłą jazdą na polskich szutrach, m.in. widowiskowe hopy i niesamowicie precyzyjne przejazdy, dzięki czemu mieliśmy zażartą walkę o trzecie miejsce na podium, a jego rywalem był Jari Matti Latvala. Załogi walczyły wręcz o setne sekundy. Niestety dość spory błąd spina spowodował, że załoga Volkswagena uderzyła w drzewo i uszkodziła chłodnicę. Zawodnicy jechali dalej, ale nie była to już jazda o podium. Wręcz ledwo dojechali na serwis do Mikołajek. A tam mieliśmy możliwość obejrzeć pokaz umiejętności mechaników zespołu Volkswagen. Z niesamowitą precyzją szybko złożyli samochód. Niezwykłym zachowaniem mógł się także pochwalić Terry Neville w Hyundai i20 WRC. Na szczęście załoga bardzo szczęśliwie wylądowała na 4 koła i ukończyła rajd na 6 miejscu klasyfikacji generalnej. A co u polskich załóg? Przepiękną jazdę uraczył nas polski zespół, czyli Robert Kubica i Maciek Szczepaniak w Fieście RS WRC. Załoga do samego końca jechała swoim torem bez poważnych błędów na odcinkach. Przez większą ślajdu Polacy byli na 6 pozycji w klasyfikacji generalnej. Niestety mały błąd i uderzenie tylnym kołem w kamień spowodowało, że Fiesta złapała kapcia. Panowie musieli po prostu dojechać do mety, przez co spadli na 8 miejsce w generalce. Ale mimo wszystko Polacy byli bardzo zadowoleni ze swojego wyniku. Rajd Polski w tym roku był dużo bardziej udany niż w zeszłym roku na pewno. Ogólnie jestem zadowolony z jazdy i z tempa i w ogóle z tego, co jak pojechaliśmy ten rajd. Rajd nie był łatwy. Po raz kolejny wjeżdżając na polskie OS-y, dopiero wtedy się człowiek tak naprawdę 100% jest świadomy, jak bardzo szybkie są te OS-y, jak bardzo specyficzne. Także jazda na pewno była ekstremalna. Trochę szkoda kapcia na ostatnim OS-ie na Power Stage'u, gdzie walczyliśmy z Mikiem o 7 miejsce, to znaczy byliśmy przed nim i musieliśmy tylko dowieźć 7 miejsce i plan prawie w 100% wykonaliśmy, niestety na szybkim zakręcie, tak naprawdę na nie zakręcie, tylko na łuku przed dohamowaniem do lewego zakrętu leżał w linii duży kamień i przodem udało mi się go ominąć, ale niestety tył zahaczył i uszkodziliśmy felgę. Oczywiście na trasie rajdu nie mogło zabraknąć Krzysztofa Hołowczyca i Łukasza Kurzei w Fordzie Fiesta R5 jadący w klasie WRC2. Panowie zakończyli w klasyfikacji generalnej jazdę na 24 miejscu. Także mieliśmy możliwość zobaczenia znaną nam już rodzinę Oleksowiczów, czyli Krzysztofa i Maćka. Maciek jadący z Michałem Kuśnierzem w Fordzie Fiesta R5 zajęli 23 miejsce. Oraz Krzysztof jadący z Sebastianem Sadowskim także w Fieście R5 zajęli 30 miejsce w generalce. Dobrą i techniczną jazdą i zajęciem 25 miejsca w klasyfikacji pokazała się załoga Jarek Kołtun i Irek Plaskot, jadący w Fordzie Fiesta R5 w klasie WRC2. Na szutrowych masurskich odcinkach mieliśmy możliwość oglądania także zmagania załogi Huberta Ptaszka i Kamila Kozdronia, jadący w Fieście S2000 w klasie WRC2. Panowie ostatecznie zajęli 57 miejsce w klasyfikacji generalnej. Niestety tyle szczęścia nie miały inne polskie załogi. Jadąca Peugeotem 207 S2000 załoga Zbigniew Staniszewski i Bartek Boba nie ukończyli rajdu po awarii silnika. Drugą z polskich załóg, która nie kończyła, była Radosław Raczkowski i Szymon Gospodarczyk, jadąca Fordem Fiesta R5, którzy na 7 OS-ie Stańczyki dachowali. Odcinek został anulowany, a zawodników skierowano alternatywą. Naszej załodze na szczęście nic poważnego się nie stało. A klasyfikacja generalna w rajdzie polskim wyglądała następująco. Na pierwszym miejscu podium stanęli Sebastian Ogier i Julian Igrassa w Volkswagenie Polo R WRC. Za nimi na drugim miejscu stanęli Andreas Mikkelsyni i Olaf Loene, także w Volkswagenie Polo. Przepięknie wywalczone trzecie miejsce należało do Estończyków Ott Tanak i Raigo Mölder
Fordzie Fiesta R5 WRC. To już tyle w tym odcinku. Dziś głównie o jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym kraju, ponieważ sporo się działo i chciałam Wam o tym opowiedzieć. Za tydzień więcej o rallycrossie oraz co się działo za granicą. Cześć!